Co mogę pani? Ja mogę? Bardzo proszę. Proszę pana, ja chcę, żeby pan mnie wyjeżdżał patyny z nim. Bardzo proszę. Pani ktoś tu nadmywają, chcą zegarmistrza wiecznić. Tak, no to bardzo miło. No, niech sobie nie chcę. Bardzo miło. Na Pradze jestem ponad 40 lat. Tu jestem 20 lat, a poprzednio byłem Ząbkowska 9. Ja to spróbuję pani jeszcze wziąć i tego i... Tylko, nie wiem, jutro nie, w piątek, dobrze? Dobra, w piątek. Po szkole zabrał mnie profesor do siebie, do warsztatu. I bardzo dobrze. Bo, jak to panią powiedzieć, rzucił mnie od razu na głęboką wodę. Ja siedziałem tak jak tu w warsztacie i musiałem wszystko robić. I klienta obsłużyć, prawda? A to też jest w pewnym sensie jakoś tak, no może nie żadna sztuka, ale też trzeba jakoś tam umieć się dogadać. Bo ludzie są różni, prawda? I u niego się, że tak powiem, nauczyłem. I później technikum, i po technikum mnie od razu na głęboką wodę rzucili na kierownika zakładu. Tam jubilerzy, zegarmistrze, optycy, 15 czy 18 osób. To pan dobry. Na tym zakładzie. A potem na Ząbkowskiej po drugiej stronie umarł zegarmistrz. I pan Zbyszek ten zakład, że tak powiem, no, dowiedział się o nim i, żeby mnie skłamał, i po prostu załatwił, że mógł tam pracować, ale że ja, aj, musiałbym się pochwalić, bo miałem może większe doświadczenie, to Miłku, chodź ze mną, bo ja sobie sam nie zamarłem. Mówicie, panie, dzisiaj jesteście tu jakiś czas i kto wszedł? Nikt. A kiedyś była kolejka na dworzu. Cały dzień kolejka była, my wybieraliśmy sobie roboty. Więc samemu było ciężko taki zakład prowadzić. Ale wszystko się odbywało w tej, nie niedaleko siebie, na Ząbkowskiej. Kolega Jurek został w Ząbkowska 14 po tej stronie i później od jakiegoś czasu, chyba 3 lat jest tam właśnie po drugiej stronie. Znamy się długo, od 68 roku. To parę lat. Zapytam do tego. W tym czasie Ząbkowska była ulicą bardzo, no po prostu trudno było tą ulicą przejść. Taki był ruch. Po prostu powodował ten ruch powodował bazar. Po prostu nie było tych bazarów dużo w Warszawie. Tu się skupiał cały handel. Przyjeżdżali z całej Polski, żeby coś kupić, żeby coś załatwić. I ta Ząbkowska była bardzo ruchliwa. Ale nie ukrywam, że była bardziej niebezpieczna. W tamtym okresie na pewno to była dzielnica, powiedziałbym, handlowa, głównie bazar. Wszystko, całe życie tutaj praktycznie chyba na Ząbkowskiej, tu w okolicy, w ogóle Praga, to się kręciło wszystko wokół bazaru. Bo tu można było praktycznie wszystko kupić. Nawet sobie nie wyobrażacie, panie, jak dużo ludzi tu było na tym bazarze. Tam nie można było przejść. Tak było ciasno. Bo nigdzie pani nie kupiła pomarańczy, rajstop,
czy radia jakiegoś, prawda, no, zagranicznego. A tam było wszystko. Tam mogła pani kupić od kałasznikowa, dowodu rejestracyjnego, prawo jazdy, świadectwo studii, wszystko można było kupić. No ale te czasy minęły. Mamy w tej chwili ząbkowską taką, jaką mamy. Jest bardziej bezpieczna, jest, ale jest mniej ruchu, mniej ludzi. Ten zawód już się kończy, to już jest... W moim wieku kolegów zostało już bardzo mało, którzy prowadzą swoje zakłady, pracownie zegarmistrzowskie. Niedługo już nie będzie komu nawet nauczyć tego zawodu. Bo to jednak jest lubanina, trzeba przyznać. To są bardzo drobne rzeczy i tu trzeba mieć taką zdolność, te ma widzieć. Ja łapy mam jak podolski złodziej, brzydko mówiąc. No a jednak jakoś sobie tym daje radę. Prawda? To są bardzo małe rzeczy. Tutaj się nie mówi o centymetrach czy milimetrach. Tu się mówi o dziesiątkach milimetrów. Prawda? To są wszystko bardzo drobne rzeczy. I do tego jeden człowiek się nadaje, drugi nie. Prawda? Ja mogę się zdenerwować, mogę to, no ale jak to zaczynam robić, no to muszę się, no tak powiem, skoncentrować, no bo to są małe rzeczy. W tym artykule, że, no, że to prowadzi do bardziej, do lepszej dokładności zegarka. Ale ja nie sądzę. Lepsza. Bardzo skomplikowane tylko będzie, jak przestępowałem dwa kompety balansowe, dwie kotwice. Ale wizualnie to wygląda ciekawie. O, chciałem powiedzieć, to będzie tylko chwyt marketingowy, handlowy, wiesz, że taki bajer. No, bajer koło na ekscentryki, tak? Też to wymyślałem takie, no wiesz, to są wszystko marketingowe, handlowe rzeczy, no. Tak, wiesz, to jest tylko, no to jest zawsze innego, no. Coś innego wymyślone, coś, klient akurat takie coś znajdzie się, taki co kupi. Zapinki są, wiesz, do tych brązolek, pamiętasz? No. Kiedyś już nie brałeś to chyba, nie? Takie te cienkie, takie.